witamy Państwa w kolejnym naszym programie. Witamy, ale ja chciałem zacząć, bo zawsze Ty zaczynasz. No dobrze, to tym razem Ty zacznij. Witamy Państwa w kolejnym naszym programie. Na wstępie tego odcinka chciałem pozdrowić kilka osób, które wyraziły swoją opinię, swoje poglądy na temat naszych poprzednich odcinków. Nie wiem, czy o tym wiesz. No nie. No to posłuchaj. Dawaj. A dlaczego nie wiesz? Ty nie pytasz się swoich znajomych? Pytam się. Wstydzisz się, że tu występujesz? Nie, no bardzo dobrze mi się wiedzieć, odkąd zacząłem występować w tym programie. To po pierwsze. Po drugie, nie wstydzę się moich znajomych. Sam wiesz, że mamy różne komentarze bardzo pozytywne. Tak. Negatywnych mamy niewiele, więc znaczy się, że jesteśmy po prostu tak fantastyczni. Ale to nieważne, mów o ja co twoi znajomi powiedzieli. Ja powiem o konkretach. Dobrze. Dobrze. Pani Danuta z Oświęcima stwierdziła, że nasze programy powinniśmy prowadzić z jajem. Droga pani Danuto. Czyli ty, otóż, ja? Otóż, nie, no otóż to... I jajo. Otóż, jajo dla pani, pani Danuto. Katarzyna i Karolina z firmy Andrychowskiej, w której obecnie pracuję, powiedziały, że trochę sztywno siedzimy. Co ty na to, Łukaszu? No, sztywno to raczej pozytywnie, tak? A, to był komplement. Tak mi się wydaje. Bo sztywny w niektórym znaczeniu, no to jest bardzo pozytywnie, więc myślę, że to był komplement. A to w takim razie dziękujemy. No, dziękujemy. Ale mam jeszcze jeden komentarz. No to dawaj. Małgorzaty z Przeciszowa, która stwierdziła, że jesteśmy stronniczy. I ja tu chciałem coś powiedzieć. Dawaj. Małgosiu, otóż zapewniamy cię, że kiedy po 25 października rządy w Polsce przejmie, tak jak sondaże wskazują, Prawo i Sprawiedliwość, być może z jakąś koalicją, czy zawiąże jakąś koalicję, obiecujemy, że przerzucimy się z naszą stronniczością i bardziej skupimy się na opozycji, a nie na koalicji, tak jak teraz. Rządzący. No a teraz tak na poważnie, wszystkim osobom, które udzieliły się, które skomentowały, które wyraziły swoje opinie, serdecznie dziękujemy. Uwzględnimy te wszystkie uwagi w przygotowaniu następnych kanałów. Jeżeli oczywiście będą kolejne odcinki, jak nas nie ściągną, nie? Nie, no myślę, że nie. Przechodzimy do sedna naszego kolejnego odcinka, którym jest... Jak myślisz? No, znaczy ja wiem. Ty wiesz? Ja wiem, bo dałeś mi wcześniej i rzuciliśmy temat. Pamiętasz? Tak, po ostatnich nieporozumieniach. Zaskoczenia. Tak, po ostatnim... Stwierdziłem, że przygotujemy się. Jak mocno wziąłem się za skakacza. No. Niemniej jednak chcieliśmy porozmawiać, bardziej podsumować, chyba tak pokrótce, obie debaty, które odbyły się w mijającym tygodniu, poniedziałkową między panią Kopacz i Szydło i wtorkową między 8 liderami ugrupowań, które startują w tych wyborach. Znaczy chcieliśmy, na początku ja przynajmniej miałem taki pomysł, żeby podsumować całą kampanię, ale myślę, że tak jak tutaj Łukasz powiedział, najlepszym podsumowaniem będzie po prostu opisanie tego, co działo się, tego, co dały nam te debaty, tak? Bo tak naprawdę to było podsumowanie. Kampanię będziemy mogli podsumować w którymś odcinku już po wyborach, bo po owocach ich poznacie, więc każdą kampanię ocenimy po tym, jaki wynik osiągnęła konkretna partia. Łatwiej nam będzie po prostu niektórym pogratulować, niektórych się pośmiać. Nie, śmiać się nie będziemy mogli. Nie będziemy. Współczuć. Nie będziemy stronniczy. Współczuć. O, bardziej współczuć, tak. Śpiewać możemy, ponieważ niektórzy kandydaci, którzy reprezentują swoje partie, również śpiewają, więc możemy niektórym zaśpiewać. A śpiewać każdy może, nie? Jak śpiewał może. No, pan trochę, Sztur. Trochę lepiej, my trochę gorzej. No my pewnie trochę gorzej, ale to przyjdzie czas na to. Przechodzimy do sedna. No, każdy z debata nas, number one. Każdy z nas miał jakieś oczekiwania względem tych debat, tak? Pierwszej, drugiej. Zresztą możecie Państwo sobie spokojnie obejrzeć w poprzednim odcinku. No i... Odebać. O debacie, tak. W poprzednim odcinku o debacie, ale zachęcam do obejrzenia wszystkich. I teraz pytanie, czy te oczekiwania zostały przez tę debatę spełnione? No to zacząłeś, to teraz powiedz, jak tam twoje oczekiwania? No moje oczekiwania, jak Państwo wiecie, były, powiem, użyję eufemizmu, umiarkowane. Czyli nie spodziewałem się po tych debatach niczego, co przyczyniłoby się... do rozwiązania jakichś wątpliwości, do zagłębienia się w programy partii. No i powiem szczerze, że się nie rozczarowałem. Tak jak niczego nie oczekiwałem, tak z tym zostałem, bo niczego się nie dowiedziałem.
No, ale najtrudniej być właśnie we własnym kraju, we własnym życiu prorokiem. Także ja jestem zadowolony z tych debat, ponieważ potwierdziły to, czego się po nich spodziewałem, czyli że niczego się nie dowiem. A jak twoje oczekiwania? A, no, to znaczy wielu Polaków uważa, że pierwszą debatę wygrała Beata Szydło. A najlepszym, tylko ci szybko wejdę, najlepszym dowodem na to jest to, że pan Lis i Gazeta Wyborcza stwierdził, że był remis, więc w ich ustach remis to znaczy, że przeciwnik wygrał. Zdecydowanie wygrał. W moim odczuciu wygrała tę debatę Beata Szydło z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że zachowała się kulturalnie, ani razu nie wtrąciła się w słowo, nie dała się sprowokować poza bodajże tam jednym czy dwoma pytaniami, kiedy w połowie odpowiedziała na pytanie, a w połowie odpowiedziała na zarzuty Ewy Kopacz, no ale została sprowokowana do tego. Natomiast jeżeli chodzi o Ewę Kopacz, no, powiedziała coś takiego, że coś w tym rodzaju, silna Europa jest gwarancją silnej Polski. No przepraszam panią premier, drodzy państwo, ja uważam, że silna Europa jest wtedy, kiedy ma silne kraje. I wtedy rośnie, wspólnota rośnie w potęgę. Więc z drugiej strony. Troszeczkę na odwrót. Siła Europy. Siła Polski, silna Polska to silna wspólnota europejska. Dokładnie. Pani premier kilkakrotnie przestrzegała przed wygraną PiSu z racji tego, że ostrzegała, iż Polska będzie rządzona przez jedną partię. Pan prezydent Duda wywodzi się z PiSu i Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, więc to będą rządy jednej partii. Szanowna pani premier, a czy przez ostatnie 5 lat nie byliśmy świadkami właśnie rządów jednej partii? Następna kwestia, która bardzo mnie uderzyła, to to, jak wyglądały komentarze w mediach. No, to akurat spełniło w 100% moje oczekiwania, ponieważ moje tak, chyba również, nie? Debata była debata była wczoraj, a my teraz państwu powiemy, kto wygrał. Tak, albo wytłumaczymy, dlaczego pani premier zremisowała. Otóż to. Jeżeli chodzi o pomysły na Polskę, no pani premier obiecywała, przedstawiała nieistniejące jeszcze ustawy, które są w planach, natomiast Beata Szydło konkretna wyciągnęła teczkę, pokazała, że ma przygotowane już projekty ustaw. To ja mam do podsumowania tyle, jeżeli chodzi o pierwszą no debatę. I to już chyba, wiesz, znowu takie historyczne 404, nie? Zapomniałem o najważniejszym. Z brakiem tej konstytucji na stronach Prawa i Sprawiedliwości. No nie wiem, chcesz coś na ten temat powiedzieć, bo mnie się to z jednym tylko kojarzy, ale to może powiedz ty, bo chciałaś chyba coś więcej powiedzieć. Ja tylko pamiętam takie zdjęcie, które w internecie zostało przerobione, że to są słowa prorocze. Po tej debacie sondaże będą wyglądały 40-4%. A ty o czym chciałeś powiedzieć? A właśnie te 44, to powiedz, jak się to ładnie złożyło, bo mnie te dwie czwórki to się kojarzą z Adamem Mickiewiczem, a imię jego 44, Zbawcy Polski. Oby tak było i oby wynik 44 udało się osiągnąć.